No witam, witam. Ja jestem oczywiście, moi drodzy Goldzor, i witam was bardzo serdecznie w ten, mam nadzieję, niedzielny wieczór. Mam nadzieję, dlatego że nie wiem, czy na 100% uda mi się wrzucić jeszcze dzisiaj ten materiał. Mam jednak taką szczerą nadzieję, bo taki sobie mały challenge zrobiłem w sierpniu, żeby codziennie wrzucać filmy przez cały sierpień. Czy to mi się uda? Zobaczymy. Mam problemy z komputerem, więc to nie ułatwia sprawy, no ale też nie ma co szukać wymówek. Tak czy siak, witam was raz jeszcze w dosyć nietypowym dla mojego kanału materiale. Bo jak widzicie, dzisiaj nie jesteśmy w jakikolwiek sposób powiązani z gamingiem. Nie jesteśmy w żaden sposób powiązani z moim stanowiskiem komputerowym, ale jesteśmy powiązani z serią Call of Duty, bo dzisiaj chciałbym wam pokazać, moi drodzy, przesyłkę, którą już jakiś czas temu otrzymałem właśnie od Call of Duty, od Activision, i przy okazji też rozdać wam jedną rzecz. Także no, taka troszkę dzisiaj luźna forma materiału, natomiast mam nadzieję, że wynagrodzi wam to chociażby rozdawany przeze mnie za chwilę przedmiot. Pozwolę sobie zacząć jednak od czegoś innego. Moi drodzy, tutaj mamy figurkę. Moi drodzy, figurkę, którą otrzymałem, ile to było lat temu? 3 chyba lata temu. Figurkę, którą otrzymałem na przedpremierowym pokazie Call of Duty World War II w Londynie, na który zostałem zaproszony przez Activision / Sledgehammer Games, czyli twórców właśnie tamtej części Call of Duty. I to jest figurka, która no, towarzyszy mi od tamtego czasu i tak jakby jest takim moim pierwszym osiągnięciem jako twórca związanym z Call of Duty, bo ja od małego zagrywam się właśnie w Call of Duty, grałem w każdą część, szczególnie w sercu mam te pierwsze części, mam tutaj na myśli chociażby Call of Duty 1, Call of Duty United Offensive, które było dodatkiem do jedynki, Call of Duty 2, no wspaniałe części, no i potem to tak szło, aż w pewnym momencie zostałem zaproszony na przedpremierowy pokaz w Londynie, tam przedpremierowo mogłem pograć właśnie w Call of Duty World War II i tam otrzymałem taką figurkę i ta figurka zapoczątkowała też swego rodzaju takie, może nie kolekcjonowanie przeze mnie gadżetów związanych z Call of Duty, ale teraz po prostu, no, gdy tylko jest jakaś szansa, gdy tylko coś takiego dostaję, no to po prostu się cieszę, no bo to jest taki fajny ukłon ze strony twórców w moją stronę, dając tego typu gadżety. Natomiast, no tak jak mówię, no to jest sprzed 3 lat rzecz, jako wstęp chciałem jej użyć, żeby tutaj wam troszkę moją historię z Call of Duty przybliżyć. A teraz przechodzę do przesyłki, którą dostałem niedawno, bo to było kilka tygodni temu i z tego co wiem, w Polsce praktycznie nikt prócz mnie chyba tej przesyłki nie dostał. Jeżeli ktoś dostał, to były bardzo pojedyncze osoby, można by to pewnie policzyć na palcach jednej ręki. Za granicą dostawali to też tylko wybrani twórcy. Jednym z takich twórców, który wiem, że na pewno dostał tę przesyłkę, jest Swag, Face Swag, popularny streamer, youtuber właśnie z Ameryki nagrywający Call of Duty. A jeżeli chodzi o samą przesyłkę, to zawiera ona sporo gadżetów bezpośrednio związanych z Warzone. No i teraz je wam wszystkie chcę przybliżyć. Zaczynamy od chyba mojej ulubionej rzeczy z tej paczki, bo to jest, moi drodzy, zwykła czapka z daszkiem, po prostu z wyhaftowanym tutaj gulag, co jest oczywiście tylko i wyłącznie nawiązaniem do popularnego gulagu z Warzone. I no, to jest zwykła czapka, tak? To jest zwykła czapka, ja sobie ją mogę nawet założyć. Co prawda nie jest mi do twarzy w czapkach z daszkiem, ale to jest zwykła czapka. W taki trochę memowy sposób można jej używać, chociażby gdy tylko powrócę ze streamami, no to zakładanie jej na głowę w momencie, gdy jestem w gułagu, jest chyba idealną opcją. Także to jest pierwsza rzecz, która w tej przesyłce od Activision była. Czapeczka z daszkiem, z wyhaftowanym gułagiem. Kolejne rzeczy są również ciekawe, bo ta rzecz to kolejny raz rzecz odzieżowa. To jest akurat zwykły czarny t-shirt, a może niezwykły, bo mamy tutaj wyhaftowane również logo Warzone. Także też taki fajny zestaw, chociażby właśnie pod streamy, żeby sobie tak ładnie streamować, będąc ubranym w całości praktycznie w rzeczy powiązane z Warzone. Także taka czarna koszulka również do mnie trafiła. Bałem się na początku, jak do mnie pisali, że to nie będzie mój rozmiar, bo wysłali M-kę, ja chodzę raczej w M-kach, bo jak widzicie, troszkę się podlałem ostatnio i bałem się, że będzie za mała, ale jest okej, brzuch widać, ale jak siedzę, to
to wy nie widzicie pod biurkiem, więc jest okej. No, ale my przechodzimy do kolejnych rzeczy, bo nie o moim brzuchu ten materiał. Teraz, moi drodzy, dosyć najbardziej używana przeze mnie rzecz, bo to jest ładowarka indukcyjna, tak one się nazywają? To jest miejsce, gdzie jak podepniemy pod ładowarkę czy pod źródło USB, kładzę sobie tutaj telefon. Ja na szczęście mam iPhone 8 Plus, który po położeniu tutaj no po prostu zaczyna mi się ładować, więc to jest taka bardzo wygodna rzecz. Tutaj również oczywiście mamy logo Warzone. No nic szczególnego, ale użyteczne, tak? Używam tego cały czas, ładuję sobie na tym wygodnie telefon, więc to jest taka jedna z moich ulubionych rzeczy. Zresztą każda z tych rzeczy, które teraz Wam pokazałem, no jest przeze mnie już używana, bo na samym początku kompletnie o Was zapomniałem. To brzmi źle, ale kompletnie o Was zapomniałem. Byłem tak podjarany paczką od Call of Duty, że otworzyłem wszystko i zacząłem, że tak powiem, wszystkiego z biegiem czasu używać, bo to, tak jak mówię, paczka doszła kilka tygodni temu. Natomiast nie wszystkiego zacząłem używać. Jednej rzeczy na szczęście nie zacząłem używać i ją Wam właśnie rozdam, ale nim do niej przejdę, to tutaj chyba jedna z najbardziej takich dokładnych rzeczy z tej paczki, i to jest po prostu podkładka pod mysz na stanowisko komputerowe w kształcie mapy Warzone. Tutaj mamy dokładnie mapę Warzone. Podkładka jest dosyć duża i spełnia swoją rolę, tak? Spełnia swoją rolę tak jak każda inna podkładka pod mysz. Jak wiecie, ja nie gram na klawiaturze i myszce, natomiast no oczywiście do montowania, do przeglądania internetu spełnia swoją rolę, no a dodatkowo jest to swego rodzaju, wydaje mi się, pamiątka, będzie, no bo jak dobrze wiemy, mapa Warzone ulegnie zmianie już za niedługo, w sezonie 5 prawdopodobnie, no a w przyszłości również powinna pojawić się nowa mapa do Warzone, więc będę miał taką pamiątkę w postaci pierwszej oryginalnej mapy Warzone, w postaci podkładki pod mysz. Dla mnie super sprawa i również za to bardzo Activision dziękuję, podkładeczka spełnia swoją rolę. A teraz na sam koniec przechodzimy do ostatniej rzeczy z tej przesyłki. Zaraz powiecie, że najbiedniejsza rzecz, ale moi drodzy, najbardziej użyteczna w tych czasach rzecz. Bo tutaj mamy, moi drodzy, maseczkę. Maseczkę z logo Warzone na przodzie. Czarna maseczka z logo Warzone. Nieużywana przeze mnie, nawet nie rozpakowywana, bo dobrze wiemy, że higiena w 2020 roku szczególnie jest ważna. Wiemy, co się dzieje na świecie. Na jesień powinno być niestety jeszcze gorzej, więc ta maseczka tym bardziej będzie miała użytek. No i właśnie taką maseczkę chciałbym Wam rozdać. Jeżeli ktoś chciałby mieć szansę właśnie otrzymania takiej maseczki, no to jedyne, co trzeba zrobić, to oczywiście subskrybować mój kanał, zaobserwować moje konto na Instagramie, a następnie pod tym filmem w sekcji komentarzy napisać jakikolwiek komentarz zawierający w sobie Waszą nazwę z Instagrama, żebym był w stanie zweryfikować Wasze konta właśnie w ten sposób. Także jeżeli ktoś chce taką maseczkę, to róbcie to, o czym mówiłem, i taka maseczka zostanie przeze mnie do Was wysłana. Także mam nadzieję, że ten, kto wygra, no to będzie po prostu sobie w niej na swobodzie, choćby tylko do sklepów, hasał, i wtedy i tak już będzie spełniała swoją rolę, więc bardzo fajnie. To jest też jakaś maseczka tutaj wielokrotnego użytku, więc to nie jest tak, że ktoś raz użyje i będzie trzeba wyrzucić. Wielokrotnego użytku można prać, jeżeli będziecie prali w zimnej wodzie, to również na druk nie zejdzie, więc fajna sprawa. W zasadzie, jeżeli chodzi o ten materiał, to by było na tyle. Nie odbierajcie tego jako chwalenie się przeze mnie tym, co otrzymałem. Chciałem po prostu z Wami się podzielić i podziękować, no bo to dzięki Wam między innymi tego typu gadżety do mnie trafiają. Rozdaję Wam w tym momencie tylko i wyłącznie jedną rzecz z takiej paczki, bo tak jak mówię, ja też jestem fanem i też takie rzeczy dla mnie gdzieś mają specjalne miejsce w serduszku. Natomiast w przyszłości oczywiście chciałbym Wam rozdawać więcej rzeczy związanych z Call of Duty, bo chcę Wam niejako podziękować za to wsparcie, które jest od tutaj, szczególnie od kilku miesięcy, gdy zacząłem wrzucać materiały z Warzone. Także jeżeli chodzi o ten materiał, to by było na tyle. Dajcie znać, co sądzicie o tych rzeczach, czy coś Wam się jakoś szczególnie spodobało. No i oczywiście, jeżeli chcecie mieć szansę wygrania maseczki, no to zróbcie to, o czym mówiłem wcześniej. Spiszę jeszcze w opisie na pewno kroki, jakie trzeba podjąć, żeby móc maseczkę wygrać. Gdyby ktoś czegoś nie zrozumiał, no to może sobie w opisie dokładne informacje znaleźć. A teraz ja się z Wami żegnam. No i mam nadzieję, że widzimy, słyszymy się już jutro. Tyle ode mnie, mój Goldzor. Na razie.